Tak, tak, dzisiaj miałem plan akurat odjeżdżać. Wczoraj miałem też plan odjeżdżać, zabierać się w wyjazdy. To nie jest tak, że po prostu wyliczymy sobie, którego dnia chcemy odjeżdżać i akurat odjedziemy. Na to nie ma reguły, nie ma zasady. Dzisiaj się udało, na pewno było bardzo szybko. Początek wyścigu bardzo nerwowy, każdy chciał się gdzieś tam zabrać. Tak naprawdę była na początku bardzo, bardzo duża ucieczka. Później się to gdzieś tam podzieliło, przerzedziło i no niestety, no, wpadli nas na tutaj już na lądach. Co mogę powiedzieć, no dałem z siebie wszystko. Kolejne etapy, jakie są Wasze cele reprezentacji Polski też ucieczki? Na pewno będziemy starać się walczyć i zabierać. No jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Zobaczymy, no jutro są na pewno dwa ciężkie, to znaczy jutro jest ciężki etap i pojutrze też jest mega, mega ciężki etap. Jutro jest tak naprawdę 13 premii górskich pierwszej i drugiej kategorii, więc będzie mega ciężko. Jest takie poczucie trochę takiej zmarnowanej szansy po tym dzisiejszym etapie, bo to był idealny etap, bo ta audycja wyjechała. No na pewno jest niedosyt, ale staraliśmy się gdzieś tam walczyć i to nie jest tak, że nikt nie dał z siebie wszystkiego. No niestety, nie udało się dojechać, co mogę powiedzieć. Jest to przykre, ale myślę, że każdy z naszej ucieczki dał z siebie 120% możliwości. Co w moim odczuciu kosztowało więcej sił? Na pewno pogoda. Jest mega ciepło, także pogoda dopisuje na plaży, może niekoniecznie na rower, ale walczymy, staramy się gdzieś tam ścigać od startu do mety. Piątek ma padać. Ale codziennie ma padać, tak mówią. O, zobaczymy. Generalnie kolarz pogody się nie boi, więc czy będzie padać, czy będzie świecić słońce, wyścig trwa.